Wreszcie jadę. Pół godziny spóźnienia. No jak zwykle. Witamy. Witamy. Cześć. Witamy. Trochę nie mogliśmy trafić. Mam nadzieję, że się nie spóźniliśmy zbyt dużo. Ja wam kupię zegarki na drugi raz. Dobrze, w takim razie chodźmy, już nie traćmy czasu. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Brynica. Malujemy u państwa Michalskich. No tak, słuchaj, nie wiem czy ty pamiętasz, ale z tą rodziną i z tą metamorfozą, którą dzisiaj tutaj przeprowadzimy, wiąże się bardzo ciekawa historia. Ale żeby nasi widzowie wiedzieli, o co chodzi, musimy się cofnąć kilka miesięcy wstecz. Zobaczcie to sami. Dlaczego moja sypialnia powinna być pomalowana? Dlatego, że żeby mój mąż wreszcie przychodził do tej sypialni, a nie spał na kanapie. Dzień dobry. No nareszcie jesteście. Dajcie. Miło mi. Już myślałam, że mi nie pomożecie mojej sypialni malować. Najbardziej intrygująca historia tego programu. Zapraszam. Wow. Sypialnia na piętrze, marzenie. Takie jeszcze nie widziałem. Fantastyczny skos, jest ten pokój. Kolumna. Wysoki. To wszystko możemy wykorzystać. Co do kolorów, to tak. Słucham. Myślę o bordzie. Bordo do sypialni. Same będą kolory namiętności. Aha. Bordo, myślę o kolorze wina. A co myślisz o złocie? Bardzo oryginalne. Złoto z bordem pasuje świetnie. Ale jeszcze, żeby nie było tak czerwono i krwiście, to może dodamy jeszcze jakiś kolor taki bardziej neutralny, brzozowy. I coś nad ścianą. Coś nad ścianą? Nad oczami mam na myśli. Nie mamy zagłówka i raczej nie mamy szans, żeby zagłówek zrobić, więc ta ściana będzie naprawdę polem do popisu. Leżysz sobie i patrzysz na coś. Chłopaki, co wy na taką koncepcję? Nie będzie za ciemno? To bordo to naprawdę strzał w dziesiątkę. Też tak sądzę. I to złoto. Naprawdę. Super połączenie. Już to widzę. Czyli co? Zabezpieczamy powierzchnię? Zabieramy się, tak? I łóżko przede wszystkim. Chłopaki, widzę, że zabezpieczyliście już listwy, zabezpieczyliście ościeżnicę. Zostało nam jeszcze przykrycie mebli i rozwinięcie tektury. To ja proponuję, żebyście rozwinęli tekturę, a ja przykryję meble. Ok? Dobra. Bordowe, to samo mamy tutaj. Tak, dzięki temu powiększy się wizualnie pokój. Tak, no bo kolor też jest ciemny. No i słuchaj, to co najważniejsze, te najbardziej dekoracyjne elementy, czyli ta fantastyczna ściana. No i ten też dosyć ciekawie usytuowany filar. Wiesz, leżysz sobie i patrzysz na co? Dokładnie. Tam mamy takie pewne zaokrąglenie na górze. Elipsa. Aha. I w środku może umieścimy też jakiś wzór graficzny, może to będzie koło, na przykład w tym złotym kolorze, o którym mówiłeś. Dość oryginalny pomysł. Czego musimy użyć, żeby właśnie ten efekt, o którym mówimy, uzyskać? Do waszego pomysłu potrzebne są taśmy do malowania dekoracyjnego. Mamy i do okrągłych. I do linii prostych. I do linii prostych. Tak jest. Nic nam nie zostało, tylko wyklejać i malować. Sławek, widzę, że wyklejanie tego nieregularnego kształtu dobiega końca. Całkiem fajnie ci to idzie. Tak, dzięki sprężystości, Marcin. Tego papieru. Papierku. To jest coś takiego jak bibuła w szkole, tak? Tak można jest, wyginać, tak jest. Robić różne nieregularne kształty. W prosty, szybki sposób uzyskujemy żądany efekt. I wygląda to naprawdę imponująco. Będzie wyglądało super, jak pomalujemy.
No widać, że inspiracją dla nas zdecydowanie był brzoz. Tutaj mamy bardzo jasny odcień tego koloru, który wywędruje nam na sufit. A na ścianach mamy zdecydowanie mocniejszy odcień, który jeszcze wzmocnimy drugim malowaniem, bo na razie jest chyba zrobione tylko na raz, tak. Z tego co widzę. Przemek, zobacz, my tu malujemy, a zobacz co Marcin wyprawia. Trzeba go zagonić do roboty, coś mi się zdaje. Mogę wyczuć jeszcze temat. Marcin! Dara! Dara, będzie to! Marcin! Marcin! Tutaj malowanie czeka, dawaj do góry! Weekendowe malowanie! Bardzo mi się podoba ten kolor teraz. Jak pomalowaliśmy go na drugi raz, zdecydowanie lepiej to wygląda. Tak jak sobie wymarzyłam, można powiedzieć. Hej, przyszedłem pomóc. Mam wałek. Doczekaliśmy się ciebie. Wiesz co, jestem troszeczkę zdziwiony, bo mówiłaś o kolorach bordowym, czerwonym. Wiem, ale słuchaj, tak naprawdę miałam dwie koncepcje. Mhm. I gdzieś tam cały czas te odcienie też miałam na myśli. Wiesz, czerwień by była taka oczywista. Kobieta zmienną jest. Oczywiście, że tak. Wiesz, czerwień by była taka oczywista, a to wnętrze, jako że jest sypialnią, musi, wiesz, zrelaksować, niemniej jednak uspokoić. Ten brzosowy kolor też fajnie wygląda. Nawet fajniej bym powiedział niż bordo. Sławku, farba już chyba podeschła. Jak myślisz? Sprawdź. Zrywamy? Zrywamy. Zapraszam naszą malarkę. Ej, zobacz jaki ten kolor jest piękny. Wiesz co, bardzo żywy ten kolor jest. Ładnie wybrałam, podoba ci się, mnie się strasznie podoba. Fajnie nawiązuje do tego koloru, który tutaj będę mam. Mieć wielką przyjemność malowania. Widzę, że już nabrałaś prawo przy malowaniu. Śliczny jest, strasznie mi się podoba. No jak Marlenka, kończycie już? Ja już skończyłem. Wiesz co, no my już też finiszujemy, ostatnie detale nam zostały tutaj do wykończenia. No bo został czas na zrywanie taśmy do delikatnych powierzchni, świeżo pomalowanej. Mm-hmm. Odrywa się bardzo przyjemnie i powierzchnia, ta delikatna, wcześniejsza, jest absolutnie nieuszkodzona. Dodatkowo jest równiutko. I te dwa kolory ze sobą fajnie wyglądają i się komponują. Basiu, tak sobie patrzę na to wasze zdjęcie cudowne, które mnie absolutnie urzekło, ale z drugiej strony oczywiście jest radość, jest szczęście, ale też chyba ciężka praca przy takiej licznej rodzince. No tak, no jest sporo pracy, 3 córki, w dodatku mąż, no nie. A słuchaj, powiedz mi, czym się zajmujecie? Szczególnie dziewczyny mnie interesuje, czym się zajmują. Czy się uczą, czy coś jeszcze dodatkowo? No uczą się, ale dodatkowo Jacek zaraził je, że tak powiem, swoją pasją, czyli strzelectwem sportowym. Aha. Podrążę jeszcze temat naszego zgłoszenia, bo nie, no nie daje mi...
zapytałaś, ja to zapytam, nie daje mi to spokoju. Powiedz mi, jak to było tak naprawdę? Tak naprawdę to było, że nie mogliśmy dojść do porozumienia. Mąż miał swoją opcję sypialni, jak ją zrobić, a ja swoją. No dwie więc... koncepcje się ścierały i potrzebowaliście arbitra żeby weekendowego malowania. Fajnie to wyszło, prawda? Bardzo mi się podoba. Podoba mi się, że Sławek nie nakłada tego pędzlem, tylko właśnie, że tą gąbeczką takie przecierania są fajne, takie słoneczko z tego wyszło. Mnie to się bardziej kojarzy z księżycem, z sypialnią, wiesz. O tak, noc, sypialnia, bardziej księżyc, masz rację, ale wyszło super. Ekstra. Sławek, będziemy dokładać jeszcze trochę tego złota, czy zostawimy tak, czy troszkę wzmocnimy jeszcze, żeby nie, bardziej... musimy dołożyć. Dołożymy trochę. Będzie dobra. Jeszcze większy będzie efekt. Jeszcze lepszy efekt, będzie się tak świeciło, może od światła na ci będzie odbijało. Chłopaki, czas na szybkie sprzątanie, nie mogę się doczekać reakcji rodziny. Szybciutko sprzątamy. Hej, co robisz? Myślę. Wpatrujesz się w księżyc? Zastanawiam się, co powie Basia i jej wesoła rodzinka, jak zobaczę tą sypialnię. No ale nie powiesz, że jest błogo, relaks, cisza, spokój. To złote koło mnie absolutnie zahipnotyzowało. Ja myślę, że to jest najwyższy czas, żebyśmy zawołali Basię i dziewczyny. Okej. No to chodź. Chyba są już gotowi. Na pewno. Zapraszamy was! Prosimy bardzo! Wow! No nie do wiary! Nie ten pokój, nie ta sypialnia! Ale nie wiem, czy widzicie, co tu się stało, bo ten pokój był taki bardzo wysoki, a przez te zestawienia, które tutaj te trzy kolory od sufitu troszeczkę się obniżyło, a przez to jeszcze poszerzyło. Pokój jest szerszy, no, dokładnie. Nie, no efekt jest super. Efekt jest super. Tutaj też mamy taką głębię kolorów przez ten ciemny kolor. Jest ekstra. No i najfajniejsza rzecz w całej sypialni. Dekoracja, która jak obraz wygląda w zasadzie, można powiedzieć. A najfajniej wygląda z perspektywy leżenia, bo mieliśmy okazję sprawdzić. No. Więc polecamy. Ja jeszcze nie miałam, ale myślę, że będę. To, co mi się jeszcze też bardzo podoba, to jest ten łuk taki, nie? Że rzeczywiście, słuchajcie, robi się z tego taki. Chłopak, ja jestem pod wielkim wrażeniem, a wy jak? Zadowoleni z efektu? Mi się podoba bardzo. Powiem ci, że jestem pod wrażeniem. Ale wszystko dzięki wasz pomysł, nasza praca i ten super zestaw. Do malowania dekoracji. Daliśmy radę. Na dole zimno i wietrznie, ale u góry zostawiliśmy na pewno po sobie gorącą atmosferę. No to prawda, sypialnia Basi i Jacka nabrała naprawdę charakteru prawdziwego teraz. W następnym odcinku mam nadzieję, że będzie równie ciekawie. Zapraszamy już za tydzień. Cześć!